Dzień dobry, Grzegorz Kowalski, dział obsługi klienta. W czym mogę służyć? Nie działa mi. Rozumiem, a proszę mi powiedzieć, co konkretnie panu nie działa? No internet. Rozumiem. W takim razie proszę powiedzieć, na kogo jest zarejestrowana umowa? Na żonę. Poproszę godność małżonki. Żona nie ma godności. Rozumiem. Zachciało mi się dodatkowej roboty na weekendy, żeż jego mać. Na wszystkie możliwe zawody świata wybrałem ten najbardziej nieludzki, bo robiący z człowieka maszynę. Call center to pandemonium rynku pracy. Wielki blender, który rozdrabnia resztki waszych ambicji i radości z wykonywania zawodu na gładkie pesto porażki. Nie ma niczego gorszego niż rozmowa z ludźmi, którzy mają z czymś problem i całą winą obarczają mnie, jakbym to ja im te chujowe garnki wcisnął na promocji albo osobiście zakradł się w nocy i spierdolił ustawienia routera. Ludzie dzwonią z najróżniejszymi, nawet najbardziej absurdalnymi problemami lub takimi, w których logika i sens dawno już poszły spać. Chciałbym się jeszcze zapytać, czy ja płacę za połączenie z bezpłatnym numerem? Ja chciałem zrezygnować z tej opcji wysyłania do mnie ponagleń do zapłaty. Strasznie mnie to irytuje. Proszę pana, jak do mnie ktoś dzwoni, to mi krzyżyk z nad telewizora spada. Jak powinno być? Czy jak mi się skończy ważność karty tak, to czy ona będzie jeszcze ważna? Czy w państwa systemie komputerowym odnotowuje się tylko połączenia już wykonane? Proszę pana, ja słucham, jak coś mi się nagrał na poczcie głosowej. Staram się odpowiedzieć tej osobie i krzyczę. Halo, halo! Ale on mnie nie słyszy. Dzień dobry, ja kupiłem ten telefon u was, i co ja mam teraz zrobić? Ja mam u was zaległości w płaceniu i z tego powodu wyłączyliście mi telefon. Więc ja się pana pytam, jak ja mam teraz funkcjonować? Ja dostałem taki komunikat, że w celu tamtego to coś tam. Co mam teraz zrobić? Proszę pana, mi chodzi o ten aparat Motorola za 49 zł netto. Czy to jest cena brutto? Ile ja mogę w sumie ogółem rozmawiać w ramach bezpłatnych minut? Wystarczy weekend spędzony w tej robocie, a myśli samobójcze urządzają w mojej głowie wyścigi o złoty puchar przegrywu. Nigdzie indziej ludzka głupota, zaścianek, małostkowość oraz najgłębsze życiowe nieogarnięcie się nie jest tak dobrze widoczne, jak właśnie podczas rozmów z klientami. Ludzi dzwoniących z prawdziwym, trudnym czy skomplikowanym problemem jest dosłownie ułamek. W ogromnej mierze telefonujące jednostki to wybitne przykłady darwinowskich koszmarów zjebanej ewolucji. Dobrze, poproszę teraz pana nazwisko. Moje czy żony? A mają państwo różne nazwiska? Nie. Proszę pana, pan musi wybierać numer bez zera. Dokładnie tak robię! Dobrze, to proszę mi podać numer, na który próbuje pan się dodzwonić. 072. Dobrze, proszę pani, proszę teraz wyjąć z aparatu kartę SIM. Nie mogę tego zrobić. A czy mógłbym spytać dlaczego? Ręce mi się trzęsą. Jaka jest różnica między dopłatą 7 zł a 15 zł? 8 zł, proszę pana. Proszę pana, żeby zminimalizować koszty na tym koncie, mogę jedynie zasugerować zmniejszenie ilości wykonywanych połączeń. Aha! A na czym to polega? Znajomi mi mówią, że nie mam na co narzekać, że przecież to siedzenie przed komputerem i gadanie sobie z ludźmi. Nie wiedzą jednak, że to nie są niedzielne pogawędki z ciocią o dupie maryny, ale krwiożercze wyścigi ze sztywno ustalonymi ramami i schematami rozmów. Nie liczy się tylko szybkość, ale i ilość załatwionych spraw klientów, co przekłada się na ostry i stresujący zapierdol, podczas którego człowiek nie ma prawa ani razu pęknąć, bo rozmowy są nagrywane, a niekiedy i kontrolowane na żywo. Innymi słowy, największym przegranym w każdej rozmowie jesteś ty sam. Proszę pani, w dniu dzisiejszym pani konto było mniejsze niż 10 zł. Nie. Proszę pani, pani konto wynosiło dokładnie 2,46. To jest mniej niż 10 zł. Nie. Co to za chujowy telefon mi sprzedaliście? Złodzieje i naciągacze cholerni, żeby wasz szlak. Czy może mi pan wyjaśnić, na czym konkretnie polega problem? Panie,
jak PIN wpisuję, to mi się jakieś gwiazdki pokazują. Co to ma być? Nie działa mi jednak usługa w telefonie. Jaki ma pan model telefonu? No ten za lodówkę. Bo ja dostałem taką wiadomość, że masz wiadomość na poczcie. Rozumiem. No i ja poszłem na pocztę, ale tam mi pani w okienku powiedziała, że nic dla mnie nie ma, żadnej wiadomości, o. Dzień dobry, ty mnie słychać? Tak, głośno i wyraźnie, proszę pana, słucham. Aha, no to dziękuję. Do widzenia. Sama nazwa zawodu, konsultant telefoniczny, nie zdradza nawet w ułamku tego, jak przejebana jest to robota. Oczywiście wielu wykonujących ten zawód na co dzień dawno już przekroczyło granice jakichkolwiek ambicji czy zwykłej godności i traktują interesantów z takim samym podejściem, jak tamci traktują konsultanta. Ależ oczywiście jest pan dla nas bardzo ważnym klientem, dlatego już przełączam pana z odpowiednim działem. Proszę się nie rozłączać. I 40 minut solówki na flecie dla pana. Cyk. Proszę pani, oczywiście, że może pani złożyć skargę, aczkolwiek od razu chciałbym uprzedzić, że moi pracodawcy mają to tak samo w dupie jak i ja, także... Ale może pani, tak, może pani, oczywiście. Jak tylko się z panem rozłączę, to wraz ze wszystkimi kolegami z działu będziemy z pana cisnąć bekę, zapewniam. Dziękuję panu również, do widzenia. Zawsze jak człowiek sobie pomyśli, że gadał z najgłupszą osobą na świecie, to zaraz potem dzwoni telefon i udowadnia mu, że jednak się mylił. O, proszę. Dzień dobry, dział obsługi klienta, w czym mogę pomóc? Ale ja jeszcze raz panu mówię, nie może pan ubezpieczyć domu od wybuchu wulkanu. Dlaczego? Bo na Mazurach nie ma kurwa wulkanów! Oczywiście nie ma niczego gorszego, jak człowiek musi załatwić sprawę na anglojęzycznej infolinii i zamiast dostać na rozmówce native speakera, łączy się z odległymi Indiami, a konkretniej z jednym z tych stereotypowych, ale niesamowicie realnych konsultantów, z którymi rozmowa to lingwistyczny dramat. Ja rozumiem, że to pracownik tani i łatwo wymienialny, ale kurwa, po 10 minutach rozmowy z takimi ludźmi mam ochotę wystrzelić w ich kierunku pocisk termojądrowy. May I place you on hold for 1 minute before I transfer you to the guy next to me, who will ask you the same questions. Your speed test shows slow upload. Please delete your cookies and restart your computer. You have no ring-ding? How many phonings do you have? What can I be helping you with, sir? Yes, I'm Sam from Chicago. I cannot comment on your matter because cows are sacred in my country. Co człowiek to inny typ klienta, aczkolwiek wśród naszych rodaków istnieją pewne utarte już schematy osobowościowe. Z typów osób najczęściej dzwoniących można wyróżnić m.in. pieniaczy. Posłuchaj mnie, kurwa! Ostatni raz ci mówię! Macie mi ten telefon włączyć albo skwałcę ci matkę! Creeperskich sapaczy. Halo, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Czuję zapach twoich włosów. Halo? Halo? Totalnych nieogarów. A proszę im powiedzieć, w jakiej jest pan taryfie? Kielce taksi. Ale co to ma do rzeczy? Rozumiem. Czy zwykłych, klasycznych wariatów. Bo już ich przy pana dostał ten kalendarz. Kalendarz? Ale my nie wysyłaliśmy żadnych kalendarzy. No i dostał taki na każdy miesiąc i pyta, płacił ja? Ale płacił? Na kalendarz? A, książeczka z płaty rat, o to panu chodzi. No ja i obyda płacił i no ja nie wiem w którym banku. Serio, wszystko jest lepsze, nawet zbieranie pomidorów czy truskawek u zachodniego sąsiada, lepiej na garach dla angielskiego pana robić, czy malować domki Szwedom, wszystko to ma więcej godności i daje mniej stresu niż podnoszenie tego telefonu i rozpoczynanie każdego połączenia od jednej i tej samej diabelnej formułki. Dzień dobry, Grzegorz Kowalski, dział obsługi klienta. W czym mogę pomóc?